Są dwa rodzaje wełny AlizePoof i AlizePoof Fine. AlizePoof Fine jest cięższa. Tak to wygląda. To jest numer 500. Ma ona takie cieniutkie pętelki. Dosyć ciężko jej się przewleka palcami. Ja sobie pomagałam tutaj szydełkiem. Nie w pełni mnie to satysfakcjonuje, ta wełna AlizePoof Fine, o tą piżamicę, bo efekt jest podobny, jakbym robiła po prostu Himalayan Delphin Baby na drutach. Więc po co aż tak męczyć się rękami? Tutaj już robiłam z numeru 799, ale już AlizePoof, tą grubszą wełną, włóczką. Efekt jest taki, na szerokość 20 oczek. Też następnym razem zrobiłabym troszkę większą, troszkę szerszą, gdyż to wejście tutaj też jest takie mniej więcej, takiej wielkości. Tak to wygląda z tej włóczki. Jest to jedno porównanie. Tak wygląda to. Z AlizePoof Fine. Jest to kolor 90. Dla porównania, tak to wygląda z AlizePoof. Ten kolor to jest kolor 597. Ta wersja mi się bardziej podoba, chociaż wydaje mi się, że jeszcze fajniej by to wyglądało na lewej stronie. Zastanawiałam się, czy nie lepiej byłoby na tej stronie. I tu już okazało się, że jedno oczko zostawiłam, muszę zaraz poprawić robótkę. Tu jeszcze jedno oczko zostawiłam, zaraz będę próba. Zastanawiam się, czy ciałko kantki rudej nie byłoby ładniejsze właśnie z takiej strony. Jako, że pantka ruda jest na brzuszku ciemna, a na grzbiecie jasna. Kupiłam też do przetestowania AlizePoof 6082. Ona jest taka kolorowa, zmienia się. Próbowałam robić z niej. Jednak to nie jest ten odcień, co mi jest potrzebny do pantki. Jeżeli robiłam na szerokość 18 oczek, czyli w kółeczku 18 oczek, to te kolory tak się tutaj z sobą zgrywały. Wyglądało to tak. Ale to już bardziej do jakiegoś kotka będzie potrzebne. Na pantkę rudą nie. Gdy robiłam na 20 oczek, to te kolory się bardziej przesuwały. Czyli nad ciemnym pojawiał się jasny. Takie bardziej może kółko, paseczki wejdą. Od razu może pokażę na tej włóczce, jak się to robi. Przeplata się po prostu pętelki, uważając, żeby pętelki nie zakręciły się tam od tyłu. Prościutko, kółeczko, cały czas. Bardzo fajna sprawa. Włóczka tak głaszcze ciało, działa to relaksacyjnie. I tak kółeczko. Przy 20 wygląda to tak, że te paseczki się będą robiły dookoła. Tutaj spróbuję. Kolejna moja próba. Chciałam, żeby ten brzuszek koniecznie był brązowy. Ta góra ruda.
Chciałam wykorzystać tą Alizę Puffy Fine, która ma mniejsze oczka, żeby jednak ten efekt oczek wykorzystać związany. I tutaj po prostu zwykłą Himalayan Delphin robiłam, wplatając te nitki, czyli przed każdym, troszkę się namęczyłam, przed każdym oczkiem na drutach, robiłam to na drutach, pewnie na szydełku też tak by można było, by tylko sztywniejsze, przeplatałam nitkę, czyli ta nitka z tymi pętelkami jest w każdym rządku zahaczona w przerobieniu na drutach w prawą stronę.